Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie ministrze, ile małych i średnich firm w Polsce w tym roku upadło? W tej chwili jeszcze takich danych nie ma, ale słyszymy, że trudności są duże w tych branżach, które najpierw były zamknięte na wiosnę, a w tej chwili są ponownie zablokowane. Ale wiemy, czy to będzie liczba dużo większa niż w zeszłym roku przed pandemią? Gdybyśmy się zatrzymali, panie redaktorze, na 1 lipcu 2020 roku, mógłbym stwierdzić, że byłaby to liczba porównywalna, może nawet mniejsza, dlatego że ta pierwsza tarcza finansowa i tarcze, które zadziałały, przyniosły tyle pieniędzy dla firm, że udało się przenieść ich substancje, a także zapobiec bezrobociu. Ale jesień co, nas dobiła? Dobiła te firmy w dużej mierze? Niestety ten lockdown jesienny dla tych branż, które już były wtedy zamknięte, mogą być gwoździem do trumny, no a tym bardziej teraz, kiedy ogłoszono, że do 17 stycznia w zasadzie wszystko będzie zamknięte. To gdzie jest najgorzej? Gdzie są te branże, które wychodzą z kryzysu najbardziej pokiereszowane? No przede wszystkim gastronomia. Tutaj już widzimy na ulicach naszych miast pozamykane lokale. Oczywiście to jest naczynia połączone, to nie tylko gastronomia. No jeżeli gastronomia wynajmuje lokal od dewelopera, no to deweloper też nie otrzymuje w tej chwili pieniędzy, nie otrzymują pieniędzy samorządy. To na pewno będzie też pączkowało dalej, tak? Ale także turystyka, przewozy turystyczne, nie było przecież w ogóle wycieczek szkolnych, nie było wyjazdów. No w tym czasie, kiedy zostało to od 1 lipca odmrożone, trochę odbiliśmy, jeśli chodzi o turystykę krajową, ale to też nie wszystkie firmy miały swoje hotele na wybrzeżu czy w górach, więc to jest bardzo zróżnicowana sytuacja. No, także, mówi pan, będzie to pączkowało dalej i tu pojawia się takie pytanie, czy to jest bomba z opóźnionym zapłonem? Inaczej mówiąc, czy jeśli chodzi o biznes, najgorsze jest już za nami, czy dopiero tak naprawdę przed nami? Jeszcze wymienię dwie branże, bo będą przedsiębiorcy mieli do mnie pretensje, że jako ich rzecznik tego nie powiedziałem. No branża ślubna z całą otoczką, tak, która temu towarzyszy, no niezwykle mocno została uderzona. No i branża fitness, baseny, sauny, tutaj jest dokładnie to samo. A czy będzie to bomba z opóźnionym zapłonem? Oczywiście, że tak. Dlatego, że tak jak powiedziałem, te 140 miliardów złotych, które popłynęło na wiosnę, oczywiście to też kiedyś będziemy musieli spłacić, bo to jest z obligacji, które państwo wypuściło. PFR wypuścił, tak? No ale no, PFR jest państwową jednostką, państwową spółką, więc tamte pieniądze pomogły rzeczywiście ten trudny okres przejść, no ale teraz widzimy, że już te pieniądze są zdecydowanie mniejsze. Poza tym jeszcze do tej pory firmy nie mogły ich otrzymać, więc już się zamykają i pociągną za sobą inne branże, bo to tak niestety jest. Mamy system naczyń połączonych. Im szybciej teraz te pieniądze z PFR-u, bo ta druga transza z PFR-u ma też nastąpić, no w tej chwili premier Gowin powiedział, że w Brukseli już rozmowy są zakończone, no więc to już powinno być kropka nad i, już powinny być zasady przekazywania tych pieniędzy, już powinno one płynąć. No ale poza tym mamy jeszcze jeden problem, bo wtedy dawano wszystkim, którzy mieli spadek obrotów, nawet dosyć niewielkie, bo 15%, 25% już była po rekompensata i pomoc. Tak teraz przyjęto tą zasadę branżową. No więc to a propos branż, panie ministrze, będziemy teraz rozmawiać o branżach. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz jest naszym gościem. Jak często dzwoni do pana premier Morawiecki? Nie dzwoni. Nie dzwoni. Nie dzwoni, nie pyta. Nie pyta pana o zdanie właśnie, gdzie, które branże należałoby zamknąć. Nie pyta o radę? Rozmawiamy dosyć często z ministrem Gowinem i z Ministerstwem Rozwoju, tym ministerstwem, które no wprost odpowiada za to, co się dzieje. Myśmy przedstawiali Ministerstwu Rozwoju premierowi Gowinowi tą sytuację, że określenie branż, które zostały zamknięte, to nie jest całość wszystkich firm.
będzie niezwykle niesprawiedliwe, jeżeli Jan Kowalski dostanie pomoc, ma zamkniętą firmę, a Ewa Nowak nie dostanie, też ma zamkniętą firmę. No właśnie, a z premierem Gowinem, panie ministrze, rozmawiał pan z premierem Gowinem na przykład o tym, dlaczego kasyna są dzisiaj wciąż otwarte? Panie redaktorze, ja się cieszę, jak jest otwarte. Ja się tylko smucę, jak jest zamknięte, więc skoncentrujmy czy się pana na pana zdaniem kasyna dzisiaj powinny działać, podczas gdy na przykład biblioteki są zamknięte, muzea są zamknięte? Panie redaktorze, ja jako rzecznik i nasze środowisko uważa, że cała gospodarka powinna działać, tylko w obostrzeniach epidemiologicznych. No jasne, ale jeśli kasyna działają, a inne firmy nie działają, to pan jako rzecznik małych i średnich firm nie widzi w tym problemu? Widzę problem, żeby otworzyć wszystkie firmy. Jak najszybciej to będzie możliwe, dlatego działam w tym zakresie. Ja się cieszę, jak coś jest otwarte i niestety uważam, że niedobrze jest, jak jest coś zamknięte. Dlatego wystąpiliśmy o uzupełnienie tych PKD. To momencik, bo pan przez 10 lat był posłem Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, jak działa polityka, na czym to wszystko polega. Czy pan wierzy w to, że ktoś po prostu przeoczył tę sprawę, jakoś tak wyszło, zabrakło uwagi, że rząd nie zauważył, że kasyna mogą działać? Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, ja się zajmuję tym, co jest zamknięte. Jeżeli kasyna też jest działalność gospodarcza, jest otwarta, mam nadzieję, że... Panie ministrze, jest pan samodzielnym organem ochrony prawa. Samodzielna pana ocena tej rzeczywistości jest tutaj bardzo pożądana. Śmiało. Otwarte na przykład fitnessy, gdzie jest udowodnione, że nie ma tam takiego dużego zagrożenia epidemiologicznego, a one są zamknięte. Czyli jak fitnessy na przykład, panie ministrze, korzystały z pewnego fortelu, żeby jednak działać mimo rozporządzeń rządowych, bo to było możliwe do tej pory, to pan w tym widział po prostu przedsiębiorczość, czy jednak pewien rodzaj takiego cwaniactwa, cynizmu? Wie pan, panie redaktorze, gdybyś ten dialog był prowadzony w ten sposób, że społeczeństwo byłoby przekonane, przedsiębiorcy byliby przekonani do tych obostrzeń, które są stosowane, to byłoby nam wszystkim łatwiej i wtedy moglibyśmy wydawać osądy tych przedsiębiorców, którzy próbowali obchodzić czy ratować się. Ja przypomnę, że mija już 2 miesiące, a jeszcze złotówki nie dostali przedsiębiorcy, więc jak ktoś nie ma na zapłacenie na przykład po pierwszym miesiącu czynszu, no to co on ma robić, jeżeli na przykład nie może już wziąć kredytu, bo banki tym właśnie branżom odmawiają. I ktoś taki, kto patrzy na to, że kasyna wciąż działają, panie ministrze, myślę sobie, jest wściekły, jest wkurzony. Patrzy na to, że on działać nie może, a tutaj proszę bardzo, kasyna działać mogą, chociaż już miesiąc temu przedstawiciele rządu mówili, że o nie, chyba trzeba będzie to zmienić. Przez miesiąc nic się nie wydarzyło. Panie redaktorze, jeżeli w kasynach i są zachowane zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego, to że działają, to tylko może nas cieszyć. I dalej. Naprawdę przy grze w ruletce da się zachować, panie ministrze, zasady reżimu sanitarnego? Nie wiem, ja nie chodzę do kasy, nigdy nie byłem. To może warto zajrzeć, zanim się oceni, jak to wygląda. W zasadzie. Te kasyna to jest naprawdę drobny ułamek naszej gospodarki. My zajmijmy się tą gospodarką realną, która zatrudnia ludzi. No akurat fitnessy... Może i drobne, ale duże pieniądze przepływają przez te kasyna z całą pewnością, panie ministrze. Porozmawiamy o dużych pieniądzach już teraz na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tymczasem słuchaczom dziękujemy i zapraszamy do sieci. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz, nieustająco z nami. Panie ministrze, a propos branż, o których rozmawiamy. No właśnie, Rada Naukowa, która z panem współpracuje, naukowcy, ekonomiści, przekonuje, że decyzje o ograniczaniu czy zamykaniu wręcz konkretnych działalności poszczególnych firm powinny być poprzedzone analizami i rozważaniem, jakie będą skutki gospodarcze. Czy to jest tak, że te decyzje, które zapadają dzisiaj, nie są poprzedzone takimi analizami? To znaczy rząd działa tutaj na zasadzie gramy w totolotka, na chybił trafił, gramy w ciemno, na oślep działamy? Jeżeli się popatrzy na strukturę tych organów, które dbają o nasze bezpieczeństwo, to widzimy, że jest premier, jest rząd, jest ta Rada Bezpieczeństwa, która składa się z przedstawicieli różnych organizacji dbających o bezpieczeństwo, ministrów odpowiednich resortów, no i jest Rada, która do spraw zdrowia, składająca się z samych lekarzy.
Otóż i to jest koniec, tak? I oczywiście w tej Radzie do Spraw Zdrowia są wybitni lekarze. I pan postanowił pójść z nimi na wojnę. Ale nie pani jednego ekonomisty. A proszę państwa, panie redaktorze, no, te decyzje, które są podejmowane teraz, one będą oddziaływały nie tylko na nas, ale na nasze dzieci, a nawet wnuki, bo one niosą za sobą konsekwencje ekonomiczne. Ale dlatego ta Rada Medyczna, pana zdaniem, źle podpowiada premierowi? Bardzo dobrze podpowiada, ale z punktu widzenia lekarzy. I to jest oczywiście słuszne. No, lekarz, który się zna na epidemiach, no, mówi tak, jak to wygląda z jego punktu widzenia. Ale ta decyzja, która jest podejmowana, ona może być podjęta w jeden sposób albo w drugi sposób. Może być bardziej drastyczna, mniej drastyczna. Może no i być pan proponując, panie ministrze, proponując, żeby powstała nowa rada społeczno-gospodarcza, która będzie premierowi doradzała, pisze pan między innymi tak. Niezwykle ważne jest, by działania antykowidowe były oparte o badania wpływu poszczególnych decyzji na wielowymiarowe i długotrwałe konsekwencje w systemie społeczno-gospodarczym. No to wrócę do tego pytania. Czy dzisiaj jest tak, że te decyzje nie są podejmowane na podstawie badań pokazujących, jakie to będzie miało skutki, jakie to będzie miało konsekwencje w dłuższej perspektywie? O to się musiałby pan zapytać pana premiera. Ja tylko. No nie, pan stawia pewien zarzut w tym tekście. Nie, broń Boże, ja widzę tylko strukturę rządu i tych organizacji pomocniczych, doradczych, ciał doradczych pana premiera, jak one są zorganizowane. I widzę to w tym ciele doradczym radę składającą się z 16 lekarzy, chyba, czy 17 lekarzy, epidemiologów głównie, ale nie tylko, a nie widzę tam ekonomistów. No więc jeżeli i uważam, że ci ekonomiści powinni tam być. Ale powiedziałby pan dzisiaj, że mamy dyktat medyków, którzy doradzają premierowi? Dyktat może nie, ale na pewno mamy przechył lekki, czy większy, czy mniejszy, to państwo możecie ocenić, no bo z punktu widzenia lekarza, który no, nie musi się znać na ekonomii, zamknięcie jakiejś branży całkowite zamknięcie, to jest dla dobra powstrzymania epidemii, jak my to rozumiemy, ale to zamknięcie jakiejś branży na długi okres czasu powoduje skutki ekonomiczne i zawsze trzeba to jest jasne. W rodzinie ktoś zachoruje i trzeba na przykład pożyczyć pieniądze dla rodziny na leczenie, to rodzina też waży, czy poprzez pożyczenie za dużej ilości pieniędzy ta cała rodzina nie zbankrutuje. I o to nam chodzi, żeby te decyzje były podejmowane w takim właśnie zakresie. No toż wicepremier Gowin na przykład się z wami spotykał i rozmawiał, i dyskutował, i słuchał, co mają przedsiębiorcy do powiedzenia. No zakładam, że jednak ważą te racje medyków z jednej strony i przedsiębiorców chociażby, doradzających panu, współpracujących z panem i ekonomistów z panem współpracujących, z drugiej strony. A co szkodzi, żeby jeszcze, tak jak powiedziałem, nie zbudować drugiej nogi już przy samym premierze, składającej się z przedstawicieli wszystkich uczelni ekonomicznych, jest ich 5 w Polsce, i wydziałów ekonomicznych innych uniwersytetów. Przecież premier i tak podejmuje tę decyzję we własnym imieniu. Ja premierowi nie zazdroszę, to jest niezwykle dzisiaj odpowiedzialna rzecz i to ciąży na nim na pewno ogromne brzemię, bo każda jego decyzja powoduje skutki w poszczególnych rodzinach, a być może w historii Polski. W związku z tym on musi podejmować te decyzje, my tylko mówimy, niech podejmuje, także wysłuchawszy ekonomistów. Skoro jest rada doradzająca, ciało doradzające składające się z medyków, to niech będzie ciało doradzające składające się z naukowców, ekonomistów. To pana doradcy, właśnie naukowcy, ekonomiści mówią między innymi tak. Niezrozumiałym i budzącym niepokój ze strony przedsiębiorców jest ograniczanie działalności niektórych branż przy pełnej aktywności pozostałych. No to pana zdaniem, które branże nie powinny dzisiaj działać, a działają, a które powinny działać, choć nie działają? Moim zdaniem wszystkie powinny działać. No dobrze, to już przeszliśmy tę dyskusję. O tym żeśmy mówili, bo pan redaktor znowu zacznie o kasynach. Więc no, wszystkie powinny działać, ale skoro naukowcy twierdzą, że jakieś branże na czas określony powinny zaprzestać działalności, to przedsiębiorcy powinni zrozumieć dlaczego. I o ile myśmy rozmawiali i branża ślubna rozumiała, że te ogniska, które powstawały, były właśnie między innymi na weselach, branża ślubna sama mówiła, dobrze, to my jesteśmy w stanie przeczekać. Proszę wybaczyć, ja rozmawiałem z przedstawicielami branży ślubnej, mówili coś zupełnie innego i wcale nie chcieli czekać i wylewali najgorsze wiadra złych słów na przedstawicieli rządu, którzy podejmowali te decyzje.
ja miałem do czynienia z innymi przedstawicielami, to ci, co byli, nie chcieli czekać, no to niestety są nieodpowiedzialni, dlatego że jeżeli nam pokazują, że podczas wesel były ogniska, no tutaj nie dyskutujemy, były, tak, i to było widać i było to stwierdzone, to zresztą badania z innych krajów też to pokazują, że najwięcej ten wirus się najczęściej przenosi poprzez te kontakty osobiste. Więc branża powiedziała, dobrze, my poczekamy, tylko oczywiście chcemy rekompensat za to. No dobrze, panie ministrze, ale to w takim razie, czy widzi pan branżę, czy widzi pan dzisiaj branżę teraz, które są zamrożone, ale mogłyby być odmrożone w tym momencie, bo zdaniem przedsiębiorców, pana zdaniem, one są zamrożone niepotrzebnie? Właśnie chcę do tego dążyć, bo branża ślubna była gotowa poczekać, jeżeli dostanie rekompensaty, i to jest słuszne, i każda inna branża zamknięta też powinna dostać rekompensatę. Każdy przedsiębiorca powinien zamknięty dostać rekompensatę. No to znowu, jeżeli się mówi na przykład o fitnessie, tak, no już o tym mówmy, albo o stokach narciarskich, no to trzeba pokazać i przekonać ludzi, pokazać badania, że tam rzeczywiście jest to zagrożenie. Panie ministrze, wystarczy sobie przypomnieć zdjęcia, proszę pozwolić, wystarczy zobaczyć jakiekolwiek zdjęcie z tej kolejki, która ustawia się przed wejściem do wyciągu krzesełkowego na przykład, żeby zobaczyć, że chyba jednak zagrożenie tam być jakieś musi w tym tłumie, w tym tłoku ludzi piętrzących się na siebie, na nartach czekających w tej kolejce. Przypomnę, że jest to na świeżym powietrzu, a proszę zobaczyć kolejki w hipermarketach, w galeriach handlowych. Na przykład w styczniu nie będą zamknięte galerie handlowe, meblowe. Wiemy, jakie to są galerie meblowe i jak tam się przesuwa człowiek po takim wąskiej dróżce określonej przez właściciela. Ale ja nie jestem za tym, żeby zamykać te galerie. Jeszcze raz wróćmy do tego właśnie, że akurat mamy opracowania naukowe i to na to można też sobie spojrzeć. Gdzie się ten wirus najbardziej rozprzestrzenia? I na pewno nie w tych branżach, o których mówiłem. Czyli stoki narciarskie powinny być pana zdaniem otwarte. Rozprzestrzenia się najbardziej w rodzinach, tam gdzie są spotkania towarzyskie i wie pan gdzie? W dużych zakładach pracy. W dużych. Dlaczego nie zamykamy produkcji? Dlaczego nie zamykamy wielkich budów? Dlatego, że nas widocznie na to nie stać i tu chyba argumenty ekonomiczne zagrały. Więc jeżeli przedsiębiorcy zrozumieją, dlaczego są zamykani, będą mieli odszkodowania, rekompensaty za czas zamknięcia i będą mieli określony czas zamknięcia, to naprawdę będzie dużo lepiej się współpracowało rządowi z przedsiębiorcami i nikt nie będzie próbował obchodzić prawa. Czy pan jako rzecznik tych małych i średnich przedsiębiorców namawia te firmy, właścicieli tych firm do tego, żeby walczyli o odszkodowania za ten przestój, za to zamknięcie i za to zamrożenie? Ja nikogo do niczego nie namawiam, bo każdy ma własny rozum, własnych prawników i wie, co ma robić. Ja tylko mówię w imieniu przedsiębiorców, bo do takiej funkcji zostałem powołany, że każdy, kto jest zamknięty decyzją rządu, powinien dostać rekompensatę. No i rząd akurat poszedł tym tokiem myślenia, tylko nie do końca, bo gdyby dzisiaj została ta druga część naszych propozycji wdrożona, czyli myśmy podali branżę, które współpracują z branżami zamkniętymi albo branże, które pracują w przestrzeni zamkniętej przez rząd, na przykład sklepiki szkolne, no przecież one mogą być otwarte, prawda? Można powiedzieć, no to sobie handlujcie, tak? Tylko tam nikogo nie ma. To gdyby to uzupełnić, myśmy zaproponowali niezwykle racjonalne rozwiązanie, żeby tym drugim elementem był 90% spadek przychodów. No i oczywiście firmy założone w grudniu ubiegłego roku i w tym roku, które zupełnie są wyrzucone z tej pomocy, gdyby to wszystko razem zebrać i zrobić, to te rekompensaty by nastąpiły. Oczywiście one nie zrekompensują. Pan mówi, że nie namawia, tylko mówi, jak to powinno wyglądać, panie ministrze. No ale ja zerkam na komunikat. Ta droga została rozpoczęta. Panie ministrze, komunikat z 17 października, pana komunikat, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców postuluje, aby jakiekolwiek uniemożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej wiązało się z koniecznością wypłacenia odszkodowań poszkodowanym przedsiębiorcom. Czyli to, co pan teraz mówi. Czy naprawdę nie czuje pan w tym zachęty dla przedsiębiorców, żeby oni o takie odszkodowania powalczyli, skoro nawet pan jako rzecznik widzi, że tak to powinno wyglądać? No ale to sam rząd twierdzi i słusznie, że takie rekompensaty powinni przedsiębiorcy dostać. Ale nie wszyscy je mają szansę dostać. Jedni mają szansę na 70% kosztów, inni wcale nie.
Panie redaktorze, no właśnie tu jest ten problem, bo rząd słusznie zdiagnozował, że po tym takim bardzo szczodrym, wiosennym wypuszczeniu pieniędzy do przedsiębiorców, teraz nas już na to nie stać i w związku z tym powinniśmy celować do tych zamkniętych. Jest w tej chwili około 40 tych PKD, które są tam umieszczone, ale one nie wszystkie zostały tam umieszczone. Gdyby rzeczywiście... PKD to wyjaśnijmy tym, którzy nie żyją w tym na co dzień. To są te branże czy subbranże, które mają szansę zostać objęte tą pomocą, tak, najkrócej mówiąc. Przedsiębiorca, że jak zakłada działalność gospodarczą, to się musi zadeklarować PKD i tu jest jeszcze kolejny problem, panie redaktorze, bo PKD w Polsce się za bardzo przedsiębiorcy nie przejmowali, więc na przykład wpisywali jedno PKD, bo myśleli, że to będzie PKD wiodące, a zupełnie prowadzą działalność w innym PKD i to też jest w tej chwili problem, bo moim zdaniem tacy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność tą wiodącą w tych branżach, które są zamknięte, a mają inne PKD, powinni móc złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną i też uzyskać tą rekompensatę. Dlatego ja cały czas liczę, mamy pewną tarczę. Ona ma pewną konstrukcję i ona za chwilę, bo już wnioski można składać, te pieniądze zaczną płynąć. Uzupełnijmy o tych przedsiębiorstwach, które są zamknięte i nie zostały do tej tarczy w tej chwili włożone. No i te rekompensaty będą działały. No sam pan redaktor mówi, że ja zachęcam, ja mówię, że ja idę drogą rządową. Rząd proponuje, a ja mówię, uzupełnijmy, żeby rzeczywiście ta filozofia rządu, zamykamy, wspomagamy, była w pełni zrealizowana. Pan nie powinien iść drogą rządową, panie ministrze. Pan jest samodzielnym organem ochrony prawa. Pan powinien iść własną drogą, a nie rządową. Kolegów proszę już zostawić. Posłem Prawa i Sprawiedliwości przestał pan być już 2 lata temu ponad. Dlatego widzi pan, że upominam się o przedsiębiorców. Jestem strażnikiem konstytucji dla biznesu. Piszę sporo takich wystąpień do rządzących. Mamy teraz taką 10 rzecznika, 10 postulatów całego środowiska, bo mamy Radę Przedsiębiorców przy rzeczniku. Panie redaktorze, jest 258 organizacji. Największa platforma porozumiewania się biznesu w Polsce. Już w tym okresie po pandemii, bo przecież kiedyś ten okres nastąpi, to w tym krajobrazie po bitwie, my mówimy 10 postulatów do wprowadzenia, które nie będą kosztowały za dużo budżetu, ale pozwolą szybko odbudować polską gospodarkę. Mam nadzieję, wysłaliśmy to zresztą nie tylko do rządu, ale do wszystkich klubów parlamentarnych. Myśli pan, panie redaktorze, że na przykład, bo rząd się zainteresował, przekazał to do odpowiednich resortów, no będziemy prowadzili dialog. A myśli pan, panie redaktorze, że opozycja się zainteresowała? Panie ministrze, rząd się zainteresował i może pracować nad tymi pomysłami latami. Tak to wygląda bardzo często. No ale pan na przykład postuluje reformę ZUS-u dla przedsiębiorców, czy rozszerzenie małego ZUS-u, czy też wprowadzenie dobrowolności składek. Ile to by kosztowało? Albo inaczej, jaki byłby koszt takich rozwiązań z perspektywy budżetu? Gdyby nas się posłuchano na wiosnę, kiedy proponowaliśmy, żeby przedsiębiorcy na okres pandemii przynajmniej mogli zapłacić składkę za swoje ubezpieczenie, swoje, zaznaczam, dobrowolnie, to dzisiaj nie mielibyśmy wielu, wielu problemów, nie mielibyśmy tej biurokracji, która była... Dobrze, panie ministrze, ale tak do przodu patrząc, ile ta pana propozycja reformy ZUS-u by kosztowała budżet państwa? Jeżeli chodzi o... My mamy tam 3 propozycje. Jeden to dobrowolny ZUS wzorem Niemiec, drugi wzorem Wielkiej Brytanii. Podobne rozwiązanie jak jest u nas KRUS, czyli mała składka, mała emerytura, ale my jesteśmy realistami, wiemy, że te dwie no, najprawdopodobniej teraz się nie ziszczą, może kiedyś, więc mówimy wprowadźmy tylko reformę małego ZUS-u plusu, czyli usuńmy te bariery, które uniemożliwiają firmom, które mają dochód poniżej 6 tysięcy, a obrót większy niż 120 tysięcy rocznie, im umożliwmy zapłacenie niższej składki. I to nie będzie kosztowało dużo, panie... A ile będzie kosztowało? Myślę, że miliard, 1,5 miliarda złotych w skali roku, co jest, patrząc na przykład na te pieniądze, które teraz płyną do firm, no to jest kropla w morzu, ale panie redaktorze, to się zwróci, dlatego że dzisiaj dużo firm wpada w pułapkę zadłużenia ZUS-owskiego, musząc płacić 1500 złotych ze składką zdrowotną co roku, bez względu na to, czy mają dochód taki, czy nie mają i co się wtedy dzieje, są windykacje, jest komornicy przychodzą, wyrzucają z mieszkań i tak dalej, więc dlaczego mamy nie popatrzeć na Wielką Brytanię, na inne państwa europejskie, gdzie nigdzie nie ma takiej dużej składki ryczałtowej jak w Polsce, więc idźmy tą drogą. My mówimy, patrzymy na tych, co mają gospodarkę silniejszą od Polski, wprowadzajmy takie same zasady, jak są tam i nasza dziesiątka dokładnie wprowadza te zasady, które są w innych krajach. A propos pana pomysłów, jak miałaby wyglądać odpowiedzialność urzędników, taka dyscyplinarna i majątkowa? No bo to jest jedna z pana propozycji.
Oczywiście, no dzisiaj urzędnicy nie mają żadnej sankcji za to, na przykład jak doprowadzą firmę do całkowitego bankructwa. Więc jest taki system odpowiedzialności dyscyplinarnej, który jest zbudowany w ten sposób, że jest rzecznik dyscyplinarny, który jest wybierany spośród, czy wyznaczany spośród osób, które pracują w tym urzędzie, co do którego jest skierowany wniosek. No to jest bardzo ciekawe, że kolega... No okej, ale urzędnik doprowadził do bankructwa jakąś firmę, dochodzimy do wniosku, że to była ewidentna wina urzędnika. I cóż ten urzędnik, jaką karę miałby ponieść, czy jakie konsekwencje majątkowe i dyscyplinarne miałby ponieść? No jest cały katalog tych konsekwencji, tylko panie redaktorze, dyscyplinarnych najpierw pomówmy o tym. Tylko w całym 2018 roku 60 tysięcy urzędników całego pionu skarbowego, z tych 60 tysięcy wnioski przyjęte do realizacji o ukaranie dyscyplinarne to było ich 36. Nie wiem, ile zostało w ogóle doprowadzonych do końca, ale 36 na 60 tysięcy. Okazuje się, że same anioły tam pracują. A dlaczego nie działa system? Ja to przetestowałem, bo mam możliwość złożenia takiego wniosku właśnie o ukaranie dyscyplinarne i złożyłem wobec jednego urzędnika, który zastosował zarzuty z kodeksu karnego skarbowego w sytuacji, w której nie mógł zastosować, bo w ustawie napisane, że nie może, czyli przy bezdecyzyjnym zwrocie VAT-u. Tam jest napisane jak W drukowanymi literami, jak jest bezdecyzyjny zwrot VAT-u. To nie można wstawiać zarzutów z kodeksu karnego skarbowego. On postawił. No i dobrze, panie ministrze, ale to ciągle szukam odpowiedzi na moje pytanie i ciągle jej nie znajduję. Jak miałaby wyglądać majątkowa odpowiedzialność takiego urzędnika? Popełnił błąd, doprowadził firmę do bankructwa i co? Ile miałby za to zapłacić? Więc najpierw zakończmy się tą dyscyplinarną. Musimy zakończyć, bo nam się czas kończy programu, panie ministrze, więc proszę wybaczyć. Nie działa, musi być pewna prewencja. My to nie wiemy, to nie działa, od lat nie działa. Rzecznik Praw Obywatelskich to sprawdzał wiele lat temu już i to nie działa od wielu, wielu lat. Ja pytam o to, jak to zmienić, jaki ma pan pomysł, jak ta odpowiedzialność majątkowa miałaby wyglądać? Mamy już cały plan, jak działania będą analizy, właśnie współpracujemy ze światem nauki, naukowcy z uniwersytetów ekonomicznych, prawnicy nam to wszystko tak zrobią, że to będzie działało jak w innych krajach, zobaczy pan za super. Kilka lat. Super, ale jak, panie ministrze, odpowiedzialność majątkowa urzędnika, jakie to miałyby być pieniądze? Dzisiaj sytuacja jest taka, że urzędnik doprowadza do bankructwa firmy, właściciel wygrywa po kilku latach sprawy w sądach administracyjnych, zwraca się odszkodowanie do państwa i uzyskuje odszkodowanie od państwa, czyli my wszyscy płacimy za to, że urzędnik doprowadził firmę do bankructwa. Ta ustawa o odpowiedzialności majątkowej urzędników nie działa, ani jeden nie został z niej ukarany. To już wiemy. Mamy ją poprawić. Po prostu jak? Tak, że zadziałała. To urzędnik miałby ponieść całe koszty takiej decyzji. Urzędnik miałby zapłacić, nie wiem, miliony złotych za decyzję, którą podjął, bo miliony to były konsekwencje jego decyzji? Panie redaktorze, zapłaci tyle, żeby to było dolegliwe i żeby bolało, dlatego że jeżeli doprowadza się firmę do bankructwa w sposób stosując łamanie prawa, tak? Czyli jeszcze urzędnik jest ostrzegany. Ja zacząłem mówić o tym naszym przypadku, myśmy go ostrzegali, tego urzędnika, że on stawia te zarzuty, nie mogąc ich postawić, a on dalej je stawiał sobie, tak? Więc jeżeli to robi, no to będzie musiał ponieść konsekwencje. I uwaga, po jakimś czasie żaden urzędnik nie będzie nic płacił, ponieważ jak urzędnicy będą wiedzieli, że te ustawy działają, to będą działali zgodnie z prawem, tak jak jest na Zachodzie, a my dążymy do takiej sytuacji. I ta dziesiątka rzecznika to jest nic innego, żadne cuda. To jest to, co tam działa i polscy przedsiębiorcy, którzy konkurują ze swoimi kolegami z Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, no Wielka Brytania już poza Unią, tak, ale konkurują, muszą mieć te same warunki, nie gorsze działania niż mają tam przedsiębiorcy i my do tego to prowadzimy, panie redaktorze. Może na konkretnym przykładzie będzie łatwiej, to już tak naprawdę na koniec. Jeśli na przykład ktoś organizował wybory, których nie było i wydał kilkadziesiąt milionów złotych na druk kart, które okazały się niepotrzebne, to co z własnej kieszeni miałby wyłożyć takich 70 milionów? Panie redaktorze, ja się nie zajmuję polityką, ja się zajmuję gospodarką i mówimy o administracji państwowej, o urzędnikach, panie ministrze. Więc jeśli to będzie dotyczyły te wypadki, które pan mnie pyta, działalności gospodarczej, to jak najbardziej będę stawiał konkretną odpowiedź i nie będę się wymigiwał. No wie pan tylko, że jeśli 70 milionów złotych miałby zapłacić jakiś urzędnik, no to jest absolutnie nierealny przepis do wyegzekwowania.
Jeżeli będzie sama groźba zapłacenia jakiejkolwiek sumy z majątku urzędnika, to zapewniam pana, że żaden urzędnik nie będzie łamał prawa i to będzie bardziej prewencyjne niż faktyczne, bo tak jak mówię, to nie będzie tak, że urzędnik będzie skazany za decyzję, co do której się mu nie udowodni, że robił to świadomie i specjalnie, bo no tak to by nam państwo zupełnie przestało działać. Naprawdę czyli udowodnić musiałby to sąd, panie ministrze. Krajów. Trzeba patrzeć na te kraje, które są lepiej rozwinięte od Polski i wprowadzać te same zasady. Tam urzędnik nie doprowadza firmy do bankructwa. Dlaczego u nas doprowadza? No więc trzeba popatrzeć dlaczego. Wprowadzić te same zasady i mieć te same warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Polska na to zasługuje i polscy przedsiębiorcy od lat na to czekają. I jeszcze raz pana zapewniam, że rzecznik jako stróż konstytucji dla biznesu, którą przecież uchwaliła obecna koalicja i premier, kiedy mnie mianował, pytał, czy będę ją wprowadzał w życie, więc powiedziałem, będę ją wprowadzał w życie. Ja się spytałem, czy to jest na poważnie. Otrzymałem, że na poważnie, więc działamy na poważnie i wprowadzimy to wszystko w życie. Mamy jeszcze 4 lata kadencji. Zobaczy pan redaktor, będzie polskim przedsiębiorcom lepiej się pracowało, bezpieczniej, mniej będzie kosztów i będziemy mogli lepiej konkurować z innymi, co da przełoży się na lepsze wynagrodzenia dla pracowników i lepsze życie Polaków. Panie ministrze, myślę sobie, że skoro to takie proste, takie łatwe i takie oczywiste, to ogromnie trudne, pytanie, panie... dlaczego do tej pory to nie zostało zrobione i pytanie, kto tak bardzo blokuje te rozwiązania, ale tym pytaniem retorycznym zakończmy naszą rozmowę. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Sporo się już udało zrobić. Wystarczy wejść na nasze strony i zobaczyć.